Witam serdecznie na kolejnej rozmowie z absolwentem bootcampu Data Science organizowanego przez Kodołamacz. Ja nazywam się Norbert Ryciak i jestem opiekunem tego bootcampu. Z nami jest absolwent pierwszej edycji bootcampu, która rozpoczęła się dokładnie 2 lata temu, Kuba Siekierzyński. Witam Cześć, Kuba. serdecznie. Cześć. Na początek proszę powiedz kilka słów o sobie, co robisz w tej chwili i też co robiłeś przed bootcampem. Może zacznę od tego, co robiłem przed bootcampem. Pracuję obecnie w jednym z polskich banków i przed bootcampem również pracowałem w tej samej instytucji. Zajmowałem się analizą efektywnościową kampanii marketingowych, czyli głównie analizę Excel, PowerPoint. Natomiast po bootcampie, o czym jeszcze pewnie opowiem, prowadzę projekty i zadania związane z analityką predykcyjną klienta w banku. Okej. To powiedz, jak to się w ogóle stało, że zainteresowałeś się branżą Data Science? Jak to się stało, że wszedłeś w tą branżę? Dlaczego? Jakie były twoje motywacje? Mniej więcej w 2016 roku zdałem sobie sprawę z tego, w jakim punkcie swojej kariery jestem. I uznałem, że muszę podnieść kompetencje, żeby zacząć robić coś nowego. Akurat się pojawiła taka okazja w mojej firmie. Powstała idea stworzenia takiej jednostki, która zajmowałaby się właśnie zaawansowaną analityką i brakowało do tego ludzi. Postanowiłem więc wykorzystać okazję, podnieść swoje kompetencje, nauczyć się nowych, fajnych rzeczy i wykorzystać to, co się ostatecznie udało w nowej pracy. Okej. Tak to więc wyglądało. I tak trafiłeś do nas na bootcamp. Tak. Pytanie zatem, jak z twojej perspektywy wyglądał czas, gdy uczestniczyłeś w bootcampie, czyli mniej więcej te pół roku życia? No tak. Zdecydowałem się na bootcamp w tym wymiarze weekendowym, ponieważ nie mogłem w trakcie godzin pracy uczestniczyć w szkoleniu. Co wiązało się z tym, że przez pół roku w zasadzie co drugi, a często każdy weekend miałem wyjęty tak naprawdę z czasu wolnego. Mam rodzinę, mam również inne zobowiązania, takie powiedzmy prywatne. Ten czas wolny musiałem poświęcić na naukę. A dodatkowo ta wiedza, którą zdobyłem na bootcampie, też jest to wiedza taka stosowana, więc żeby ją dobrze sobie przyswoić, trzeba poświęcić kolejny czas na to, żeby przećwiczyć, sobie tak wewnętrznie to zaabsorbować, zrozumieć i trenować. Więc to był okres bardzo, bardzo intensywnej pracy, a jednocześnie bardzo ciekawy, bo to jest przyswajanie nowej wiedzy, co bardzo lubię. A jak wspominasz same zajęcia na bootcampie? Czy były bardzo, bardzo ciężkie dla ciebie? Czy dobrze się bawiłeś może wtedy? No, ponieważ jakby jest tu kilka aspektów, ponieważ mieliśmy bardzo fajną grupę, z większością osób z tej grupy utrzymuję cały czas kontakt, to pod tym kątem takim towarzyskim, jakiejś współpracy, wspierania się, to było świetne. Dlatego, że dla większości z nas była to wiedza naprawdę nowa i może nie zupełnie, niektóre zagadnienia może nie zupełnie były jakieś bardzo trudne, ale wymagały posiadania albo wypracowania jakiegoś warsztatu matematycznego czy programistycznego. Każdy z nas też przychodził z innej, powiedzmy, branży, z innym doświadczeniem i bagażem też życiowym. I od takiej właśnie strony czystej współpracy i zaangażowania to rzeczywiście było bardzo ciekawe doświadczenie. Bardzo mi to wspominam. Natomiast oczywiście sama nauka, myślę, że ode mnie i od większości wymagała dużego zaangażowania i wysiłku po prostu, żeby to faktycznie uczestniczenie w tych zajęciach, żeby nam coś dało. Także to wspominam jako czas dużego wysiłku faktycznie. Same zajęcia bardzo, bardzo ciekawe, prowadzący wspaniali. Niezależnie od zagadnienia, czy to były zagadnienia analityczne, czy właśnie bardziej programistyczne.
czy wizualizacyjne, bo przecież takie też mieliśmy, to były bardzo, bardzo ciekawe, dobrze przygotowane. A przed samym bootcampem, czy jakoś przygotowywałeś się do niego, czy próbowałeś jakoś może w ogóle sam uczyć się rzeczy związanych z data science? Tak. Znaczy nie przygotowywałem się pod kątem przygotowania do bootcampu, ale gdzieś równolegle zacząłem się uczyć Pythona samodzielnie. I no, język ten spodobał mi się na tyle, że w zasadzie głównie zgłębiałem jego składnie, jego zastosowania i gdzieś tam dopiero za jakiś czas zorientowałem się, że to też pomoże mi właśnie w tej dziedzinie data science. Bardzo się też cieszyłem, że ostatecznie bootcamp odbył się właśnie pod kątem tego języka, a nie jak z tego co wiem wcześniej planowano pod kątem ERA. Ostatecznie zdecydowaliście się na Pythona i bardzo fajnie, bo to jest świetny język. A poza tym nie, poza samym programowaniem nie przygotowywałem się z tych zagadnień jakoś inaczej. W trakcie bootcampu, owszem, korzystałem jeszcze z innych źródeł, głównie z kursów online. A czy miałeś jakiś większy background matematyczny za sobą, czy studiowałeś może coś związanego z matematyką? Zupełnie nie. W liceum miałem profil matematyczno-fizyczny, ale no to tyle, to było bardzo dawno. Okay. I faktycznie no musiałem bardzo mocno uzupełnić ten warsztat pojęciowy zwłaszcza, bo no powiedzmy same zagadnienia oczywiście były dość intuicyjne i dość łatwo było mi je zrozumieć, ale brakowało mi tak jak powiedziałem, tego warsztatu pojęciowego, żeby dopasować sobie porozrzucane cegiełki wiedzy w jedną całość. Ale koniec końców dałeś radę, tak? Tak. No tak mi się wydaje, że dużo zrozumiałem też dzięki temu. No ciężko powiedzieć, że zakończyłem naukę, bo to jest taka dziedzina, która non-stop się rozwija. Natomiast no, jestem w stanie rozwijać się razem z nią, bo rozumiem te podstawy i ten aparat jakiś tam mam dzięki temu. Okej. Okay. Bootcamp dobiegł końca. Jak większość uczestników robiłeś projekt końcowy, zaliczeniowy. Czy chciałbyś powiedzieć w trzech słowach, na czym polegał? Czy był ciekawy dla ciebie, czy raczej był to przykry obowiązek? Czego się nauczyłeś? Nie był to przykry obowiązek. Jako projekt końcowy stworzyłem klasyfikator obrazów, a dokładniej rzecz biorąc klasyfikator logotypów marek samochodów. Był to projekt ciekawy dla mnie pod tym kątem, że nikt wcześniej czegoś takiego nie robił, nie mogłem znaleźć gotowych zbiorów danych, więc musiałem je sobie sam stworzyć. Co wymagało też poza takimi technikami uczenia maszynowego, również tej pracy z Pythonem, z web scrapingiem konkretnie, żeby pozyskać jakieś dane. No to się mniej lub bardziej udało dla ostatecznie chyba 40 klas, czy 40 logotypów. Zdecydowałem się na model sieci neuronowych, a dokładnie rzecz biorąc konwolucyjnych. No pod kątem rozpoznawania obrazów wydaje się dość zrozumiałe. No miałem kilka takich sytuacji, gdzie nie do końca udawało się zdobyć jakąś konkretną, wymierną zdolność predykcyjną tego modelu, ale ostatecznie po konsultacjach z ekspertami udało się to zrobić. Okej, a sieci neuronowe jako dziedzina deep learning, zainteresowało cię to, dlatego temat, tak, taki temat projektu? Zainteresował mnie bardzo. Niestety w mojej obecnej pracy nie bardzo mam okazję z tego korzystać, bo branża finansowa rządzi się swoimi prawami i generalnie zależy nam na tym, żeby model miał jak największą wyjaśnialność. Zawsze i nie tylko dla data scientistów, ale również dla wszystkich, żeby był zrozumiały. Z sieciami neuronowymi można to też oczywiście osiągnąć, ale nie zawsze jest to łatwe i no to może te zastosowania kiedyś jeszcze znajdą swój czas, tak myślę. Na razie nie miałem jeszcze okazji. Okej. Okay. No dobrze. Bootcamp się zakończył.
Wspomniałeś wcześniej, że ciągle pracujesz w tym samym banku, czyli no tak. Nie szukałeś w ogóle innej pracy, zmieniłeś jakby tematykę. Czy możesz powiedzieć mniej więcej właśnie na czym polegało to przejście? Czym obecnie się zajmujesz w pracy? No dobrze, obecnie zajmuję się analityką predykcyjną, głównie modelowaniem, tworzeniem właściwie modeli predykcyjnych dokładniej i biorę udział w projektach takich rozwojowych w banku. Tworzymy nowe narzędzia do data science. Okej, okay. Rozumiem, że w szczegóły bardziej nie będziemy wchodzili, na razie, ponieważ na razie być może nie do końca można. Tak, tak. Powiedz, jak wspominasz swoje początki w tej branży? Czyli jeżeli już wszedłeś w tą nową dziedzinę, czy to było trudne zderzenie z rzeczywistością, czy była ekscytacja, czy przerażenie? Jak wyglądało to w twoim przypadku? Nie, przerażenie nie. No rzeczywiście podszedłem z bardzo dużym entuzjazmem do tych zadań, które mi ostatecznie powierzono. No szybko okazało się, że ta mantra powtarzana na bootcampie, że 80% pracy to jest praca z danymi, no okazała się po prostu prawdą i nawet bym powiedział, że znacznie więcej niż 80%, że samo modelowanie to jest w zasadzie już czysta przyjemność. Niestety trwało nas dość krótko. Tak, no zrozumienie, nawet bardziej niż przygotowanie, samo zrozumienie danych jest chyba najważniejsze w tej pracy. Sam aparat matematyczny nie wystarcza, trzeba być ekspertem domenowym albo sobie takiego zorganizować i człowieka, który jest w stanie przełożyć świat rzeczywisty na to, jak pewne procesy, pewne zjawiska są odwzorowywane w danych i co te dane oznaczają dla różnych uczestników tych procesów. Bez tego nie ma się co zabierać za modelowanie, bo no najpierw ta praca musi być zrozumiała, dopiero później możemy ją wykonywać. Mm-hmm. Także to było może nie szokujące, ale no, po prostu się potwierdziło. Mm-hmm. Okej. Okay. A co najbardziej lubisz w tej pracy, w pracy w branży data science? Czy masz coś takiego, czy... Najbardziej to chyba to, po co tak naprawdę wymyślono ten zawód, czyli najbardziej lubię odkrywać nową wiedzę z tych danych, które mamy do dyspozycji, znajdować w nich też jakąś wartość, uświadamiać najpierw sobie, a później innym uczestnikom organizacji, co dzięki tym danym możemy zrobić. Dzięki tym, dzięki również danym, których nie posiadamy, a moglibyśmy posiadać. No to naprawdę jest bardzo otwierające pytanie, o którym można by długo opowiadać. Ale to jest chyba najprzyjemniejsza taka rzecz. Znaczy jest to trudne uświadomienie osobom nie bezpośrednio związanym z data science, właśnie wartości tych danych, wyjaśnienie, jak to wszystko działa, przebicie się z wynikami? Trochę tak. No, trzeba zaznaczyć, że jest coraz łatwiejsze, ale nadal trudne rzeczywiście, bo samej perspektywy jakiejś wartości, którą można tam odkryć, wcale nie trzeba tłumaczyć, bo to każdy chętnie rozumie. Ale jeżeli dojdziemy też do tego, jak tę wartość można odkryć i co należałoby również po tej stronie świata rzeczywistego zmienić, żeby tę wartość można było wypracować, to już jest trudniej, bo same dane pozwalają nam, powiedzmy, zaobserwować jakąś prawidłowość, którą moglibyśmy spróbować zagospodarować. No ale właśnie prawidłowe zagospodarowanie często bywa trudne albo wręcz niemożliwe w obecnym stanie organizacyjnym, powiedzmy, albo posiadanych możliwości czy zasobów. Okay. Ale jest to tak, coraz łatwiejsze rzeczywiście. No coraz większe zrozumienie jest. Jeszcze takie pytanie ogólne. Czy patrząc z perspektywy 2 lat, tych 2 ostatnich lat, które minęły od momentu, gdy przyszedłeś na bootcamp, do momentu, gdy teraz pracujesz w tej branży, czy jesteś zadowolony z tego, jak twoja kariera się potoczyła, czy uważasz, że mogłeś zrobić coś inaczej, lepiej? Czy było to dobre rozwiązanie? Zarówno pytam tutaj o sam udział w bootcampie, jak i późniejsze kroki. Czy jesteś z tego bardzo zadowolony? Tak, ja jestem bardzo zadowolony. To jest rzeczywiście dziedzina, która pozwala naprawdę na bardzo wszechstronny rozwój. W zasadzie wymusza ten wszechstronny rozwój, ale też dzięki temu mam taką możliwość. Także to była dobra decyzja. No, jeśli chodzi o
jakieś potwierdzenie tych słów, wystarczy zobaczyć na to, jak wygląda rynek dzisiaj. Ja mam przynajmniej taką obserwację, że w momencie, w którym ja decydowałem się na bootcamp, ofert pracy na rynku wcale nie było dużo. I wydaje mi się, że pierwsi tę potrzebę wejścia w tę zaawansowaną analitykę mieli pracownicy, a nie pracodawcy. I tak jak teraz to obserwuję, rzeczywiście od roku, powiedzmy od pół roku mniej więcej, pojawiło się bardzo dużo ogłoszeń o pracę. No ale nadal nie ma tylu ludzi, którzy mogliby tę potrzebę zasypać. Także no, to jest świetny rynek. Także jestem bardzo zadowolony, że jestem jego uczestnikiem. No dobra, a tak na zakończenie. Co byś polecił osobom, które zastanawiają się, czy wejść w tę branżę? Jakie kroki powinny podjąć w tym kierunku? No, niezależnie od tego, z której strony przychodzą, myślę, że patrząc ze swojej perspektywy, myślę, że powinny głównie zadbać o dobry aparat matematyczny, bo to naprawdę dużo ułatwia. W przeciwnym wypadku trzeba poświęcić bardzo dużo czasu i trzeba się też zastanowić, czy jest się w stanie wygospodarować ten czas. I to nie tylko na uczestniczenie w zajęciach, bo no, to jest zrozumiałe, ale też na poznawanie nowej wiedzy, której na bootcampie no, nie sposób przekazać. Na ćwiczenie, na próbę rozszerzania tej wiedzy, którą się ma, o jakieś nowe klocki. Tego też na bootcampie nikt nie jest w stanie przekazać, bo jednak ten czas jest ograniczony. Więc radziłbym zastanowić się, czy ma się tyle czasu. Natomiast co do samej decyzji, to jak najbardziej zachęcam każdego, bo to jest świetny biznes, świetny rynek. Okej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. No i dziękuję Państwu i do usłyszenia. Do widzenia.